Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w imieniu prezesa zarządu Grupy Mleko Vita na konferencji prasowej. Spotykamy się tutaj dzisiaj. Spotykamy się tutaj dzisiaj z okazji jubileuszu istnienia firmy. To jest już 90 lat grupy Mleko Vita i dzisiejsza konferencja będzie poświęcona innowacjom. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za przybicie. Szczególne tu słowo podziękowania kieruję do ekscelencji księdza biskupa za poświęcenie tych nowych naszych obiektów i udzielenie błogosławieństwa nie tylko pracownikom, ale wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości. Tak jak było powiedziane, 90 lat minęło jak jeden dzień, także ten czas, myślę, że nie został stracony, czas konstruktywnych zmian. Firma z maleńkiego zakładu w ciągu ostatnich 25 lat stała się największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, i w Europie Środkowo-Wschodniej. Te 1000 asortymentów po prostu samo za siebie mówi. Także, że tutaj chciałbym tutaj przede wszystkim powiedzieć o atutach tej spółdzielni. To atutem przede wszystkim są wspaniali hodowcy bydła mlecznego, którzy są pracowici, którzy są zaradni, którzy ciągle utożsamiają te gospodarstwa i rozwijają. No, a druga grupa to jest pracownicy, którzy po prostu chce im się pracować po prostu, nie tylko brać pieniądze. Natomiast są zaangażowani, utożsamiają się. No, jest warto dla kogo budować, jest warto dla kogo po prostu ustawiać nowe obiekty, ponieważ procesy inwestycyjne mlekowicie toczą się w szybkim tempie, powstają nowe zakłady. Przełączyliśmy w tym roku dwa, Kalisz i Świecie. Ponadto żeśmy kilka nowych hurtowni oddali, także chcemy być jak najbliżej konsumenta, dlatego też współpracujemy ze wszystkimi sieciami handlowymi. Mamy tych kilkadziesiąt własnych hurtowni, no i tutaj też rozwijamy własną sieć sklepów Mleko Vita. Może to jest bardziej może taka informacyjna niż nastawiona na komercję. Tym niemniej po prostu, żebyście Państwo wiedzieli, że tamte produkty można zobaczyć. Także tutaj nie jestem w stanie tu opowiadać o każdym z nich, ponieważ tak jak nie jestem w stanie o każdej instalacji, a mamy tych linii ponad 600 i muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w tych procesach inwestycyjnych, w rozruchach, także że jest to, nie jest to takie proste, nie jest to, jest to dość skomplikowane, ale przy dobrym zespole, przy pracownikach, którzy są oddani, którzy że po prostu robią to z pasją, z miłością, to łatwiej każdy problem można rozwiązać. Dlatego też chciałbym tutaj, korzystając z tej okazji, podziękować, podzielić się sukcesami. Sukces Mleko Vita to nie tylko rolników, pracowników, ale tym, którzy nam pomagają. Przede wszystkim dostawcom materiałów i usług. Tu chociażby firma Tetra Pak, dostawca materiałów. Tutaj pan prezes Edward Kołek, który. No i oczywiście energia elektryczna. No to przy takim stopniu poziomu mechanizacji, automatyzacji, chociaż może ktoś nie zauważył, że może za mało tych robotów, ale mamy dwa zakłady, które są w pełni po prostu wyposażone w roboty. Natomiast tutaj no, ja zawsze tak się kierowałem tym po prostu odpowiedzialnością społeczną po prostu, że czy by za dużo tych robotów, to za mniej pracy dla ludzi, bezrobocie byłoby większe. Ale ten rok pokazał, że rzeczywiście ten kierunek to jest właściwy i tutaj tych robotów jest coraz więcej. Także tutaj wracając jeszcze do tego roku, no był na pewno wyjątkowy, na pewno pomyślny, no przede wszystkim
ponad 2 miliony litrów możemy przerabiać, więcej mleka, powstało 80 nowych asortymentów, zdobyliśmy nowe rynki, nie tylko w kraju, ale i na świecie. No i wartość sprzedaży no, będzie blisko 5 miliardów. No, oczywiście tutaj jest zasługa, wracając do PGE, ten prąd, słuchajcie, jak to ważne, każda, to nie tylko brak prądu po prostu. U nas wszystkie te linie reagują po prostu na wszystkie zapady. 20-30% po prostu natężenie prądu jest mniejsze, automatycznie wszystkie linie się wyłączają. Dlatego też muszę powiedzieć, że te ostatnie inwestycje energetyki zawodowej w te dostarczanie tych linii w nowe transformatory spowodowały, że tych wyłączeń jest coraz mniej, a w przeszłości to było wystarczyło, że jeden bocian po prostu wystarczył, żeby siadł na linii i po prostu maszyny stały. Także bardzo dziękuję. To samo jest z gazem, dzięki temu, że w ostatnim okresie większość już zakładów mamy na gaz, między innymi w proszkowni mleka poprawiła się wydajność, poprawiła się po prostu parametry pracy, no i jakość naszych produktów, także to jest tak ważne, że niestety nie jesteśmy na etapie kamienia łupanego, że możemy sami sobie poradzić, dlatego sukces to sukces tym, którzy dostarczają nam media. No oczywiście mediom też trzeba podziękować za to, że pisały i mówiły z uniesieniem, doceniając liczne sukcesy naszego zakładu. No i mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć podczas realizacji kolejnych projektów już w 2019 roku, ponieważ tutaj 20 zakładów, tyle asortymentów, no ciągle coś się dzieje, jesteśmy bardzo aktywni. No oczywiście ważne, że nasz jako spółdzielnia jesteśmy postrzegani niejako budujące zamożność społeczeństwa, a nie źródło wyzysku przez właściciela, także że i pracownicy czują się lepiej, że są członkami i pracownicy, no i tutaj dlatego też o te efekty może jest troszeczkę łatwiej. Tym niemniej no, dumni jesteśmy z naszych osiągnięć. Oczywiście to, co wystarczyło na dziś, na wczoraj, to było dobre, ale rynek po prostu, konkurencja coraz większa, no i żeby sprostać tym wymaganiom, no to musi być ten motywator, że jeszcze więcej, jeszcze lepiej trzeba robić, bardziej skuteczniej.